długotrwałym oczekiwaniu na nowy sezon. W 12 godzinach przerwy technicznej oraz 8 godzinach snu, w moim przypadku, udało się odpalić Fortnite'a. I dzisiaj przejrzymy sobie karnet na ten sezon. Salut, siemanko, jestem Lestek, zachęcam do subskrybowania oraz łapkowania. Jeżeli macie jakieś pomysły na mity, to też polecam pisać w komentarzach. Zapraszam do przeglądu. No dobrze, a więc pierwsza nagroda, jaką otrzymaliśmy, jest to Cerber za pierwszy stopień karnetu i 5 gwiazdek. Polecam serdecznie. No dobra, o, i zwiastun. Yo. Trochę inny, ale fajny. A, Lego Fortnite. I Fortnite Festival. Rocket Racing. Niesamowite. Ciekawe, czy będą nowe trasy. W sumie raczej powinny być. No dobra, tutaj nic nowego. Chyba. Trochę zlepili inne zwiastuny, mam wrażenie. No i mamy moc Zeusa. No dobra, zwiastun o. Yo. O, jakieś nowe korzyści. O, ale samochód. A nie, czy to nie jest ten z karnetu? To mam wrażenie, że to jest z karnetu Rocket League'owego, ale nie mam pewności. Pączkowe kółka i... Yo, fajne. Dobra. A więc przechodzimy do karnetu. Sprawdzę. Wszystko ładnie. Okej. Okay. A więc mamy nasz karnecik. No i na pierwszej stronie mamy ekran wczytywania z serwerem kilofy. Ciekawe. Jak tu się wyświetla nagrodę. Fajne kilofy. Emotkę. Malowanie. Całkiem spoko. Pałdolce. I całkiem ciekawą lotnię. Mega mi się podoba. Plecaczek. No wydaje mi się, że nada się do wielu kombinacji ciekawych. Emotkę. Tak to nawiązująca do końcówki sezonu pierwszego. No i sam Cerber. Spoko skinek, a tu jest Lego wersja. Spoko wygląda. Następnie mamy ekran wczytywania. Też spoczko. Ikona sztandaru, kilofy do Cerbera, tylko inny styl, w sumie nawet ładniejsze. Pałdolce, plecaczek i lotnia, i uważam, że to też jest ładniejsza. No i sam Cerber też mega spoko wygląda. Potem mamy ekran wczytywania Afrodytą, mamy tutaj emotkę, smugę spadania, a taka ciekawa. Ikonę sztandaru, malowanie do broni, całkiem spoko. I kilofik, też taki, całkiem spoko. No i samą Afrodytę. To wygląda ok, a to wersja Lego, też spoczko. No dobra, kolejny ekran wczytywania. Plecaczek, który wygląda całkiem spoko. Graffiti, Killoff, to jest pewnie styl do tamtego, też spoczko, lotnia, ciekawa, huśtaweczka, no fajna emotka. No i tu mamy styl, ciekawy dość, tutaj mamy Poseidona, a w sumie ekran wczytywania, muzyczkę. Ciekawa.
Tutaj mamy malowanko. Fajne. Emotikon. Kilofik. Znaczy plecaczek. Fajny nawet. I kilofik. Całkiem spoko. I sam Poseidon. Świetnie wygląda. No i mamy tutaj wersję Lego, która wygląda trochę dziwnie. Tutaj mamy kolejny ekran wczytywania. Ikonę sztandaru, malowanie do broni. Graffiti, fałdolce, emotkę. Fajna emotka. Mega ten krabik jest zarąbisty. No i styl do Poseidona. Całkiem spoko. Do drużyny z glutków się nada. No i tu mamy meduzę. Fałdolce. Emotikon. Letaczek. Całkiem spoko. Kilofy. Też całkiem spoko. Graffiti. I samego skinka. No, który nie wygląda jakoś tam świetnie. Jeszcze wersja Lego. No i tu chyba wersja Lego wygląda lepiej. Takie mam wrażenie. Potem mamy kolejny ekran wczytywania. Emotkę meduzy. Emotkę meduzy? Chyba tak. Ikonę sztandaru, malowanie do broni, fałdolce, kilofy, a dokładnie styl. No i styl do meduzy i ten styl wygląda spoczko już. Tutaj mamy Zeusa. Fajnie to wygląda. Smugę spadania, która też jest spoko. Emotikon. Ciekawy. Lecaczek, który... No, dobrze wygląda. Gitarkę. Czy to jest kilof? Czy to jest to naprawdę... i... spadanie, tylko sądzę, że to będzie tylko dla tego, dla Zeusa. Znaczy wlotne, ale fajna lotnia. No i sam Zeus. Wygląda spoko. No i tu mamy jeszcze wersję Lego. Też spoczko wygląda. Tutaj mamy ekran wczytywania. Fałdolce. Emotkę. Malowanie do broni, które ciekawie wygląda. Kilofy, które są świetne. Fałdolce i Zeus w bardziej łysej fryzurze. No, to wygląda jakby był łysy. No i tutaj kolejny ekran wczytywania. Graffiti Kilof, który jest fajny. Ciekawe, czy ma style. Nie ma styli. Emotikon, plecaczek, emotka, fajna. No i mamy tutaj Artemidę, która wygląda całkiem spoko. No i tu wersja Lego. No i kolejna strona, no to tu mamy ekran wczytywania. Plecaczek, znaczy no styl do plecaczka, ikonę sztandaru, styl do kilofu, kilofa, nie wiem, lotnie, chyba tak, to jest lotnia, fajna nawet, fałdolce i styl kolejny, który też wygląda świetnie. Tutaj mamy Hadesa, badanie, które też fajnie wygląda, fałdolce, gitarkę, kilofik, fajny, malowanko do broni oraz samego Hadesa, który wygląda świetnie. I tutaj jeszcze styl z Lego, nie ma co narzekać. No i tutaj kolejny ekran wczytywania, plecaczek z wężem, emotikon, płyta muzyczna. Oj, nie to chciałem zrobić. Dobra, lotnia. To jest dobre.
Mam wrażenie, że ona trochę będzie utrudniać. Znaczy, jest trochę pay to win, takie mam wrażenie. Pał Dolce i styl do Hadesa. A nie tak. Tylko, że wzbudowaną emotką. No i to wygląda też spoczko. Dobra, dodatkowe nagrody. Lotnia. Pał Dolce. Plecaczek. Fajna muzyczka. No dobra. Poseidon, który wygląda bardzo wakacyjnie. Kilofik. O, ten Kilofik jest fajny. On zmienia... Nie zmienia, ale fajnie. Malowanie do broni. Smuga spadania. Pał Dolce i Zeus w bieli. Też wygląda spoko. Tutaj mamy malowanko do broni, która wygląda sztosik. Ekran wczytywania. Pał Dolce. Plecaczek oraz styl do Artemidy. Tutaj kolejny styl do lotni, znaczy w sumie drugi styl do lotni Hadesa. Pał Dolce. Kilofik. Pał Dolce i styl do Hadesa. Całkiem ciekawy, ale gorszy od oryginału. No i tutaj mamy ukryte nagrody, które potem się pojawią. Tutaj mamy dodatkowe zadanka, znaczy no dodatkowe rzeczy z, no, nagrody z zadań, o. Lotnia, oczko, ikona sztandaru, malowanie do broni, płomienny Cerber, całkiem spoko. No i tutaj też ukryte rzeczy, to się nie dowiemy. Tu mamy jakiegoś skinka, nie wiem co to. No i to chyba na tyle. Dajcie znać, co sądzicie. I jeszcze, jak macie jakiś pomysł na mity, to piszcie w komentarzach. No i do zobaczenia i niech moc będzie z wami.